twój najemca płaci, wszystko się zgadza, ale ty mu mówisz, no tu chciałbym skorzystać z jednomiesięcznego czy dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, który mamy w umowie, chciałbym się wprowadzić za 2 miesiące. Lokator może powiedzieć, że w ustawie o ochronie lokatorów jest tak, że w przypadku, kiedy ty chcesz się wprowadzić, a on płaci i wszystko się po jego stronie zgadza, to on ma 2-letni okres wypowiedzenia. Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl. Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest inwestor w nieruchomości, bloger, kiedyś prawnik od podatków etatowy, Wojciech Gil. Witam serdecznie, cześć. Zacznijmy od razu od konkretów. Jak zarabiać na nieruchomościach? Kto może zacząć inwestować w nieruchomości i jak to zrobić? Dla kogo to jest inwestycja? Kto może zacząć inwestować w nieruchomości? Tutaj od razu powiedziałbym tak. Podzieliłbym temat nieruchomości na inwestowanie i robienie biznesu w nieruchomościach, bo te tematy są zawsze dosyć mieszane przez ludzi. I o ile uważam, że biznes w nieruchomościach może robić praktycznie każdy, bo można zacząć biznes w nieruchomościach w ogóle nie mając pieniędzy, nie mając biura, można się nauczyć handlować nieruchomościami, zostać pośrednikiem, wejść w ten rynek, nauczyć się tego i z czasem, jak się zarobi na tym rynku pieniądze, to zacząć faktycznie inwestować. Jest to droga, którą niektóre osoby, które znam, wybierają. Niektórzy zaczynają od podnajmów, też wynajmując cudze nieruchomości, uzyskując zgodę od właściciela na podnajem, podnajmują te nieruchomości dalej. Ja też od tego kiedyś zaczynałem, jak jeszcze pracowałem etatowo jako prawnik. Po godzinach robiłem podnajem. W pewnym momencie stwierdziłem, że nie jest dla mnie inwestowanie czasu i pieniędzy w cudze nieruchomości, że jednak to jest... Z nieruchomościami trochę jest tak, jak kiedyś mi powiedziałeś z tym złotem, że to musi być twoje, to musi być u ciebie, to wtedy to jest inwestycja. I po to się inwestuje w nieruchomości, żeby mieć swoje nieruchomości. I korzystając ze zdolności kredytowej, którą wtedy miałem, z etatu, trochę z tego biznesu podnajmowego jeszcze, zacząłem po prostu inwestować już we własne mieszkania na wynajem. Więc zaczynałem z jakąś kwotą dosyć skromną na tamte czasy. Odkładaną z pracy na etacie przez kilka lat, więc sądzę, że inwestować może zacząć praktycznie każdy, kto pracuje no przynajmniej na poziomie jakiejś średniej krajowej, żyje kilka lat oszczędnie, odłoży na ten wkład własny i od tego może zacząć swoje inwestowanie w nieruchomości, jeżeli chce faktycznie traktować nieruchomości jako inwestycje, nie jako biznes. Jeżeli jesteś programistą, który świetnie zarabia, moim zdaniem nie ma sensu na przykład przerzucać się na flipy, które są dość czasochłonne i musisz tych okazji non-stop szukać, czy na podnajmy i musisz zarządzać później dużym portfelem mieszkań, żeby to miało sens, kiedy ty możesz zarabiać dobre pieniądze jako programista i pasywnie sobie inwestować w nieruchomości, zlecając to chociażby czyli już firmie. Dobrze rozumiem, takie rozgraniczenie. Albo masz czas, albo masz pieniądze, tak? I wtedy jeden z tych zasobów wykorzystujesz bardziej i wybierasz sobie tą drogę, która jest dla ciebie jakby najbardziej odpowiednia. Dokładnie tak. Albo poświęcasz właśnie nieruchomościom czas po to, żeby zarobić na nich pieniądze i ja uważam, że docelowo też te pieniądze warto reinwestować w rynek nieruchomości. Albo po prostu zarabiasz pieniądze gdzie indziej. Ja osobiście uważam, że najlepiej zarabiać tam, gdzie się zarabia najlepiej i najprzyjemniej, najbardziej zgodnie ze swoją pasją czy upodobaniami. Niekoniecznie musisz zarabiać pieniądze w nieruchomościach, prowadzić biznes w nieruchomościach, żeby inwestować w nieruchomości. Okej. W książce takiej słynnej Biedny, bogaty ojciec Kiosakiego jest taka teza, żeby ładować się pod korek z kredytami, prawda? Czy są jakieś zagrożenia, które czekają na świeżych ludzi, którzy wchodzą na ten rynek? Nie wiedzą, jak on wygląda, chcą go zacząć dobrze i chcą uniknąć błędów. Mhm. Czy ty jakieś błędy popełniłeś poważne, których później, przez które miałeś problemy, czy jakby to było...
Czy popełniłem błędy? Już może w tym inwestowaniu na kredyty, o których mówisz, no, nieskromnie powiem, że sądzę, że nie popełniłem żadnych błędów, bo te inwestycje akurat wychodzą świetnie. Teraz mija 5 lat ponad od tych pierwszych moich zakupów nieruchomościowych. To jest w ogóle fajny moment, bo mogę sprzedać nieruchomości bez podatku zupełnie zgodnie z prawem po 5 latach od nabycia. Natomiast błędy popełniłem w podnajmach na pewno, jeśli już pytasz o błędy. Jak robiłem podnajmy, czyli wynajmowałem od ludzi nieruchomości, podnajmowałem dalej, to były mieszkania w bardzo kiepskim standardzie, słabo zrobione. Z tego tytułu też był dosyć słaby profil najemcy, były problemy z płatnościami, były osoby, które uciekały i tak dalej. To były błędy, o których może gdzieś sobie jeszcze później porozmawiamy więcej w kontekście zarządzania najmem. Natomiast odnośnie twojego pytania bardziej, tego, co powiedziałeś, że Kiyosaki poleca kredytowanie się pod korek. Ja się dosyć mocno na początku skredytowałem, bo to były takie historie, już tak jak sobie otwarcie rozmawiamy, to mogę nawet się pochwalić takim podejściem ryzykownym wtedy, że jak mi brakowało na wkład własny, to dołożyłem sobie z linii kredytowej ze spółki z o.o. do tego wkładu własnego, więc no, byłem dosyć mocno wtedy zalewarowany, natomiast no, wiedziałem, to jest bardzo ważne, że ja wiedziałem, że kupuję nieruchomości te, które wybrałem. Ja praktycznie każdą nieruchomość, którą dla siebie szukałem, poszukiwania trwały na minimum pół roku i były takie bardzo intensywne. Ja wiedziałem, że ja tę nieruchomość kupuję mniej więcej 30% poniżej ceny rynkowej. Wiedziałem, że jej wartość bardzo wzrośnie, jak ja tam zrobię remont. Wtedy to były czasy, kiedy najlepiej się sprawdzały mieszkania na pokoje. One dalej się u mnie bardzo dobrze sprawdzają, bo były kupione po prostu wtedy w dobrej cenie, ponieważ no, dużo ludzi się rzuciło później na te inwestycje na pokoje, no to te mieszkania zaczęły też iść w górę, więc trochę mniej już się opłaca kupić takie mieszkanie, bo po prostu cena nabycia jest wyższa. Natomiast wtedy no, wiedziałem, że robię dobre inwestycje i że mogę się trochę więcej zalewarować, bo jak wytrzymam ten okres do momentu wzrostu wartości tych nieruchomości, no to na pewno nawet jak będę chciał to sprzedać, to spokojnie te kredyty spłacę i na pewno wyjdę na plus, czego generalnie nie chcę za bardzo robić, bo one się fajnie wynajmują i dają naprawdę przychód pasywny, jakkolwiek można się z tego czasami śmiać, bo to różnie wychodzi w praktyce z tym przychodem pasywnym, ale mam dwa mieszkania na przykład w Toruniu, w sumie 12 pokoi, czyli wydawać by się mogło duża rotacja, a firma zarządzająca najmem tam na miejscu, która się tym zajmuje, robi to świetnie i ja przez 5 lat praktycznie tam nie musiałem zaglądać nawet. Wiem, do czego zmierzałeś z tym kredytowaniem i Kiyosaki. Na pewno trzeba przestrzec ludzi, którzy się naczytają Kiyosakiego o tym, że się trzeba zalewarować pod korek, jak najwięcej kredytów nabrać. Kiyosaki w trochę innym kontekście prawnym to pisze, bo w Stanach Zjednoczonych jest tak, że jak bierzesz kredyt na nieruchomość i zbankrutujesz, to znaczy nie tyle zbankrutujesz jako ty cały, tylko nie spłacasz tego kredytu hipotecznego, to bank ci zabiera tylko tą nieruchomość. Nie bankrutujesz cały ty jako osoba prywatna, nie wchodzi ci bank jednym słowem na cały majątek. W Polsce jest tak, że jak nie spłacasz kredytu hipotecznego, odpowiadasz całym swoim majątkiem, czyli bank najpierw bierze wszystko, co się da, pieniądze z konta, lokaty i tak dalej. I dopiero jak się nie zaspokoi z tego, no to robi ci licytację komorniczą, sprzedaje to mieszkanie, a jeżeli mieszkanie się sprzeda poniżej sumy, którą masz jeszcze do zwrócenia na rzecz banku, czyli na przykład case frankowiczów, który często przez właśnie kurs franka ma miejsce, to nawet po licytacji komorniczej jeszcze ty będziesz dalej odpowiadał za tą niedopłaconą kwotę. Więc to na pewno trzeba bardzo uważać. Z punktu widzenia inwestycyjnego na pewno kredytowanie nieruchomości się opłaca, bo jest to tani pieniądz, na niecałe 3% teraz można pożyczyć, jak się zrobi dobrą inwestycję w nieruchomość. Nie chcę tutaj procentami strzelać, bo to jest mocno uzależnione też od akceptacji ryzyka, co się robi, ale takie spokojne, naprawdę bezpieczne nieruchomości można robić powiedzmy na 6-7%, więc ta nieruchomość już, mówiąc o samym czynszu najmu, nie rozmawiając, czy jej wartość idzie w górę, czy w dół, to i tak jesteśmy mocno do przodu względem kosztów finansowania, ale trzeba pamiętać, że stopa procentowa jest zmienna, stopy procentowe mogą pójść w górę i będziemy musieli tego kredytu, ratę kredytu płacić większą.
Okej. Te błędy w najmach, bo ja zazwyczaj jak zaczynam coś robić, to najpierw popełniam błędy, a później dopiero robię to dobrze. I wydaje mi się, że wielu ludzi zmienia mieszkanie na większe, powiększa się rodzina. To jest taki wręcz naturalne coś, że z mniejszego mieszkania chcemy się przeprowadzić do większego, te mieszkanie mniejsze nam zostaje. Kiosaki mówisz, by wynająć. My też wynajmujemy, pozostaje nam nieruchomość, kredyt się sam spłaca w teorii. I jakie błędy mogą czekać na ludzi, którzy chcą wynająć takie mieszkanie? Powiem tak, jest bardzo dużo niebezpieczeństw. O niektórych nawet przepisach ustawy o ochronie lokatorów lepiej nie mówić na wizji, żeby się za dużo ludzi nie uczyło, którzy chcieliby to wykorzystać. Tak jak prawo jest propracownicze, tak samo jest prolokatorskie. Prawo także jest, tak, bardzo prolokatorskie. Generalnie jest tak, że lokatora, który zna bardzo dobrze przepisy ustawy o ochronie lokatorów, jest stosunkowo trudno z mieszkania się pozbyć. Nawet w sytuacji, kiedy on za to mieszkanie nie płaci. Jeżeli lokator nie płaci, no to musisz go wzywać do zapłacenia czynszu i to dopiero możesz go wezwać po 3 miesiącach, jak nie płaci, i dać mu dodatkowe 2 miesiące na uregulowanie tego czynszu. Więc to już jest 5 miesięcy. On może oczywiście kombinować, wpłacać po trochu tego czynszu, powiedzieć, że on płaci i znowu tą sprawę przeciągać. No, druga sprawa, tak już w dużym skrócie mówiąc, no sam fakt, że ty skutecznie tą umowę rozwiążesz, no to jest jeszcze kwestia usunięcia go fizycznie z tego mieszkania, gdzie no, jak on nie będzie chciał tego zrobić, no to musisz to robić z komornikiem. Ja nigdy nie miałem osobiście takich sytuacji, bo też no, z tego względu taką specyfikę najmu sobie wybrałem, taki rodzaj najmu. To jest przede wszystkim najem taki studencki dla młodych osób pracujących, studiujących, gdzie też jest trochę więcej tych osób w jednym mieszkaniu, które są obce względem siebie, więc siłą rzeczy tam trochę trudniej jest komuś no, zamknąć się w pokoju, nie płacić i nie wychodzić z tego pokoju i zasłaniać się mirem domowym, bo ja mogę po prostu siedzieć w częściach wspólnych czy w kuchni. Więc w zasadzie takie sytuacje się no, prawie nie zdarzają w wynajmie takim, gdzie robić ten najem taki studencki bardziej. W przypadku wynajmowania mieszkania jako całość, jakąś kawalerkę czy dwupokojowe mieszkanie, no to ryzyko jest dużo większe, bo lokator może się zasłaniać prawami lokatorskimi, mirem domowym. Właściwie nie możesz nawet do swojego własnego mieszkania wejść. Mhm. Bo słyszałem, że wejść, wymienić zamki to już jest przestępstwo. Jakby tak. Nam może za to bardzo dużo grozić, chociaż to jest nasza nieruchomość. Dokładnie. Wszelkie utrudnianie skorzystania z nieruchomości, która jest wynajęta, jest ten stosunek najmu. Jest po prostu przestępstwem. Jeszcze jak lokator jest w okresie chronionym, to chyba, czyli kobieta w ciąży, czy takie rzeczy, to już wtedy w ogóle mamy. Moja znajoma miała taką sytuację i przez chyba 2 lata nie dostała ani złotówki za to, że ktoś korzystał z jej mieszkania. Słabo się to opłaciło. Czy są jakieś formy prawne, żeby zadbać o swoje interesy w takim przypadku? Czy powiedzmy, bo ostatnio jest modny najem okazjonalny. Mhm. Tak, jest taka forma, która bardzo skraca procedurę pozbycia się takiego najemcy niewygodnego. To jest najem okazjonalny. Nazwa jest troszeczkę myląca, bo to się wydaje, ludziom się myli z najmem krótkoterminowym. To jest generalnie umowa, która może być zawarta nawet na 10 lat. Jest to umowa, która musi być notarialnie poświadczona, ponieważ tam jest klauzula o poddaniu się dobrowolnej egzekucji z artykułu 777 KPC, trzy kosy sławne. Jak ktoś kupował czy sprzedawał mieszkanie, no to bardziej może kojarzyć, o co chodzi, bo to jest z grubsza ta sama konstrukcja. Tak jak kupujesz mieszkanie i 3/7 się wpisuje, to znaczy to, że ty się zobowiązujesz, że musisz za nie zapłacić. Jeżeli nie zapłacisz, to nie trzeba w sądzie udowadniać, że ty musisz zapłacić, tylko idzie się od razu z tym aktem notarialnym do komornika. Znaczy idzie się najpierw do sądu, sąd teoretycznie ma 3 dni, żeby to zrobić, żeby nadać klauzulę wykonalności, robi to zwykle w 3 miesiące. I później od razu już z tą klauzulą wykonalności idziesz do komornika i komornik powinien takiego lokatora usunąć. Więc to jest najlepsze zabezpieczenie, żeby sobie zrobić taki najem okazjonalny, ale to też trzeba zrobić dobrze. Ja generalnie rekomenduję coś takiego, żeby nie podpisywać umów na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia,
bo okres wypowiedzenia w przypadku wynajmu lokali mieszkalnych jest właściwie niezgodny z ustawą o ochronie lokatorów, bo umowę wynajmu mieszkania, wynajmowanego na cel mieszkaniowy, nie na biuro, nie na dla firmy, możesz wypowiedzieć tylko z powodów, które wynikają z ustawy o ochronie lokatorów. To jest niepłacenie, to jest naruszanie porządku domowego, to jest podnajęcie bez twojej zgody. I to jest sytuacja, kiedy ty chcesz się wprowadzić do tego mieszkania z powrotem. To jest w ogóle ciekawostka. Chciałem o tym nie mówić, żeby za dużo osób nie wiedziało, ale już trudno. I tak kto chce, to sobie pewnie doczyta. Jeśli dobrze pamiętam, no bo też szczerze mówiąc nie miałem z tym w praktyce do czynienia, ale jeśli dobrze pamiętam z przepisów, to jeśli ty się chcesz wprowadzić do swojego mieszkania, twój najemca płaci, wszystko się zgadza, ale ty mu mówisz, no tu chciałbym skorzystać z jednomiesięcznego czy dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, który mamy w umowie, chciałbym się wprowadzić za 2 miesiące. Lokator może powiedzieć, że w ustawie o ochronie lokatorów jest tak, że w przypadku, kiedy ty chcesz się wprowadzić, a on płaci i wszystko się po jego stronie zgadza, to on ma 2-letni okres wypowiedzenia. Okej. Super. Więc to jest. No... I wtedy, jeżeli wejdzie ten 2-letni okres wypowiedzenia i on przestaje płacić, tak by ten 2-letni okres wypowiedzenia nas obowiązuje, chyba że mamy umowę na czas okazjonalną, to wtedy jeszcze 3 miesiące w sądzie plus komornik, to w pół roku jeszcze może mieszkać. Znaczy, troszkę jeżeli nie jest inaczej, w okresie chroniony. Jeżeli przestaje płacić, to wtedy możesz wejść w ten tryb, że rozwiązujesz z nim umowę ze względu na niepłacenie. Wtedy masz te 3 miesiące plus 2 miesiące plus no sąd, jeżeli nie masz okazjonalnej, to plus sąd, jeżeli masz okazjonalną, to uproszczony tryb w sądzie i komornik. Natomiast w sumie to jest najlepsza sytuacja, jakby przestał płacić, bo wtedy można ten tryb trochę szybciej przeprowadzić, no bo jeśli płaci, no to masz ma 2 lata, prawda? I też dlaczego powiedziałem, że na czas określony najlepiej sobie te umowy zawierać, bo jeżeli umowa jest zawarta na rok i po prostu ten rok upłynie, a nie chcesz już dalej mieć tego lokatora, jest problematyczny, to po prostu umowy nie ma. To jest, poza najmem okazjonalnym, to jest najprostsza forma, żeby się zabezpieczyć, żeby po prostu ta umowa się stosunkowo szybko skończyła. Jeżeli zawrzesz sobie umowę na czas nieoznaczony z jakimś okresem wypowiedzenia, to okres wypowiedzenia jest w ogóle niezgodny z ustawą i ta umowa sobie trwa, dopóki albo się nie porozumiecie dobrowolnie, albo któraś z przesłanek z ustawy o ochronie lokatorów nie będzie spełniona. Nawet dotyczy to umowy najmu okazjonalnego, która jest podawana jako najlepszy sposób na zabezpieczenie się, ale umowy najmu okazjonalnego nie możesz wypowiedzieć, te 3/7 ci nic nie dają, jeżeli nie masz przesłanki z ustawy o ochronie lokatorów, bo ustawa o ochronie lokatorów też działa do najmu okazjonalnego, tylko najem okazjonalny ci przyspiesza procedurę, bo to jest ta klauzula wykonalności, że nie idziesz do sądu udowadniać, co komu kto jest winny, czy się ma wyprowadzić, czy nie, tylko idziesz do sądu po klauzulę i od razu do komornika. Ale żeby pójść po klauzulę wykonalności, to ta umowa musi mieć podstawę do wypowiedzenia. Nie wiem, czy to do końca jasno wytłumaczyłem. Musisz mieć podstawę do wypowiedzenia, żeby tą umowę skutecznie wypowiedzieć, a 3/7 tylko to przyspieszają. Okej. Okay. Jeszcze przynajmniej okazjonalnym często bierze się oświadczenia o tym, że ktoś poświadcza najemcy, że jakby może go przygarnąć, jeżeli nie będzie miał gdzie mieszkać. Tak, musi. To jest ważne? Czy... Tak, to jest ważne, żeby w ogóle umowa najmu okazjonalnego doszła do skutku. Najemca musi wskazać miejsce, gdzie docelowo się będzie mógł przeprowadzić. Czy przy zakupie nieruchomości pod wynajem jeszcze czekają nas jeszcze jakieś przeszkody, które się często pojawiają? Przy zakupie jakieś pułapki. Powiem tak, w 99% przypadków nie ma jakichś poważnych niebezpieczeństw. Generalnie wszystko sprawdza notariusz. Jeżeli kupujesz normalnie z rynku pierwotnego czy wtórnego, ale nie od komornika, nie na jakiejś licytacji od syndyka, raczej jakichś takich dużych niebezpieczeństw nie ma. Największym niebezpieczeństwem jest to, że ktoś ten lokal będzie zajmował, jakiś najemca, czy ten sprzedający były właściciel, nie będzie się chciał z tego lokalu wyprowadzić, więc trzeba zadbać o to, żeby przejmując lokal być pewnym, że fakt wymeldowania urzędowego to tak naprawdę jest drugorzędny. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, że nikt nie ma stosunku najmu do tego lokalu,
No bo jest na przykład takie niebezpieczeństwo, że jeżeli ktoś miałby umowę najmu notarialnie poświadczoną z datą pewną, to tej umowy ty nie możesz wypowiedzieć jako nowy właściciel. Więc jeżeli ktoś ma to mieszkanie wynajęte za 500 zł, a normalnie rynkowo jest 2000 za takie mieszkanie, no to niestety ty wchodzisz w buty tego poprzedniego właściciela i musisz wynajmować za 500 zł komuś to mieszkanie. No, taką sytuację ma mój znajomy i to znajomy, który jest adwokatem z zawodu i niestety dał się w coś takiego wpakować, bo kupił mieszkanie na licytacji komorniczej. Okazało się, że w mieszkaniu już wcześniej była zameldowana pani, która od wielu, wielu lat tam mieszkała. Jej ojciec tam jeszcze mieszkał, bo to było mieszkanie, które było jakieś tam pracownicze, tak jak to było za PRL-u, że się tam kolejarze dostawali i tak dalej. Ona tam po prostu mieszkała od kilkudziesięciu lat, uważała, że to jest jej, ona się nie wyprowadzi. No i przegrał z nią w sądzie. Sąd stwierdził, że ona ma stosunek najmu i płaci mu za mieszkanie w Warszawie, blisko centrum, jakieś chyba 600 czy 700 zł. Ja mam taką fajną historię, którą opowiadał mi klient, który zawodowo się zajmuje handlem nieruchomościami. Kupował na flipy jakieś tam kilkadziesiąt nieruchomości rocznie nawet. Kupił mieszkanie i spotkał się z drugim właścicielem tego mieszkania i przyszedł je sprzedawać. Bo pierwszy właściciel wynajął to mieszkanie, gdzie jakby w umowie najmu była i księga wieczysta, imię, nazwisko, wszystko dane z dowodu. Jeszcze wtedy była taka moda, że można było sobie na dowodziki.pl chyba wyrobić dowód czyjś. Ktoś zabrał jego tożsamość, wyciągnął sobie księgę wieczystą, jakby zrobił wszystko tak, że sprzedał to mieszkanie jako ta osoba i podobno 30 mieszkań w ciągu chyba 2 tygodni tak było przekręcone i tylko dlatego tamten stary właściciel się zorientował, bo tamten przestał płacić. I dlatego się spotkali w tym mieszkaniu. I była taka historia w Warszawie, że ktoś po prostu jakby zdublował tożsamość i okradł ich. Czy w takiej sytuacji od notariusza możemy czegoś wymagać? Bo teoretycznie notariusz powinien zabezpieczać nam, jakby zabezpieczać nam transakcję. Jak to dawno było, może pamiętasz? 19 rok. 19, no to w sumie stosunkowo niedawno. W 19 już notariusz miał obowiązek zaraz praktycznie tego samego dnia, więc mógł to zrobić wieczorem. Przez elektroniczny system ksiąg wieczystych powinien zrobić wzmiankę. I w księgach wieczystych już się powinna pojawić wzmianka, że coś się dzieje w temacie własności, bo tam od razu nie będzie napisane, że była umowa sprzedaży, ale wzmianka się pojawia, widzisz w tym dziale, który dotyczy własności, że coś się dzieje. Natomiast no, dotyczy to mieszkań, które mają księgę wieczystą. Jeżeli księgi wieczystej nie ma, tylko jest spółdzielnia, no to siłą rzeczy tej wzmianki nie będziesz miał, więc żeby się zabezpieczyć, żeby nie kupić mieszkania, które gdzieś tam zostaje sprzedawane, czy przez kogoś, kto nie jest właścicielem, czy... Chociaż to nie jest proste, bo naprawdę bardzo dużo dokumentów musi mieć taka osoba, która nie jest właścicielem, bo też podstawowym dokumentem jest podstawa nabycia, czyli on musi mieć też w oryginale, musi pokazać akt notarialny, to znaczy w odpisie, ale w tym, który wydaje notariusz, musi pokazać akt notarialny, na podstawie którego nabył to mieszkanie. Więc to nie jest takie proste, albo na przykład poświadczenie dziedziczenia, jeżeli mieszkanie było dziedziczone, to naprawdę jak ktoś coś takiego zrobił, musiał bardzo dużo dokumentów zgromadzić, musiał mieć dużo informacji o tym sprzedającym, znaczy o tym właścicielu prawowitym, żeby te wszystkie dokumenty wyciągnąć, więc to nie jest na pewno takie proste, jak się zabezpieczyć, no na pewno dbać o to, żeby ta wzmianka była od razu po akcie. Jeżeli mieszkanie spółdzielcze, no to być może tego samego dnia tuż przed aktem pójść do spółdzielni i wziąć świeże zaświadczenie o tym, że ta osoba jest właścicielem tego lokalu. Okej. Jeszcze wracając do takich zwykłych ludzi, którzy chcą zacząć swoją przygodę z nieruchomościami, czy jakieś garaże, takie powiedzmy mniejsze nieruchomości, czy to jest też jakiś dobry pomysł, żeby od tego na przykład zacząć, czy głównie by się skupił na mieszkaniach? Powiem tak, dla mnie w nieruchomościach w ogóle najważniejsze jest finansowanie. To jest coś, co sprawia, że nieruchomości są dla mnie bardzo, bardzo ciekawą inwestycją, bo jeżeli możesz wziąć właśnie kredyt na 3,5 czy na 2,5 teraz, a zainwestować na 7, to jest fajne.
Więc pytanie też, jakie finansowanie możesz uzyskać w stosunku do jakiego rodzaju inwestycji, bo ja na garażach też, prawdę mówiąc, jakoś specjalnie się nie znam, nie inwestowałem w garaże, natomiast one są traktowane jako lokale użytkowe i jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić na takich fajnych warunkach jak kredyt hipoteczny, żeby sobie na przykład kupić 10 garaży na kredyt hipoteczny za 2,5%, raczej tak się nie da zrobić, to już jest mniej ciekawa opcja. Natomiast jeżeli ktoś ma gotówkę i ma, załóżmy, te 30, 40 czy 50 tysięcy akurat, chce się zająć wyszukiwaniem garaży w fajnych cenach, które można dobrze wynająć, to myślę, że stopa zwrotu, tak przypominając sobie teraz znajomych, którzy inwestują w garaże, myślę, że może być bardzo ciekawa, nawet może się zbliżyć do 10%, jeżeli chcesz inwestować po prostu gotówkę. Z finansowaniem tego kredytem już pewnie jest troszkę gorzej, bo musiałbyś brać raczej kredyty inwestycyjne, i które są po prostu droższe, też jest krótszy okres spłaty, przez co rata wyższa. Ale to tak jak powiedziałem na początku, to jest kwestia tego, jak to ktoś chce się wyspecjalizować w jakim biznesie. Jeżeli będziesz dobry w wyszukiwaniu dobrych okazji na rynku garaży, no to czemu nie, zrób to. Natomiast z perspektywy takiego pasywnego inwestora, który chce zarabiać gdzieś pieniądze na jakimś etacie, czy jakiś biznes prowadzić, wydaje mi się, że lepiej kupować po prostu mieszkania na wynajem. To będzie na pewno prostsze. Okej. To może jeszcze krótko przybliż widzom, jaką ty miałeś drogę, od czego ty zaczynałeś, żeby dojść do tego punktu, w którym jesteś? Ja zaczynałem swoje inwestowanie w nieruchomości, tu właśnie śmialiśmy się przed nagraniem, zastanawiałem się, czy mówić, czy nie mówić, bo teraz kontrowersyjna postać, ale przeczytałem taką książkę Myśl śmiało i pokaż, na co cię stać. To już było wiele lat temu, to jest książka Donalda Trumpa, który jak jeszcze nie był prezydentem. I to był taki moment, kiedy jeszcze studiowałem, byłem chyba na trzecim roku na prawie. Zastanawiałem się, co dalej robić, czy właśnie kariera prawnicza, jakaś kancelaria, ale już tak gdzieś coraz bardziej widziałem, że ten etat, czy taka korporacyjna, klasyczna kariera jest nie dla mnie. Bardzo się wtedy interesowałem gospodarką, tym, co się dzieje w finansach publicznych, tym, co się dzieje w ZUS-ie. Też świetna książka Roberta Gwiazdowskiego, nie Kiyosakiego tym razem, Katastrofa emerytalna, gdzie Gwiazdowski pokazał, jak ten system emerytalny wygląda. W międzyczasie ówczesna władza połowę pieniędzy z OFE zabrała. Ja stwierdziłem, że po pierwsze, nie pozwolę, żeby państwo decydowało, kiedy ja przejdę na emeryturę. Nie pozwolę, żeby państwo decydowało, ile ja na emeryturę odkładam, jak ja mam inwestować, tak jak ludzie byli zmuszani do inwestowania w OFE i pobierano 7% prowizję na przykład od tego, no to jest po prostu bandytyzm. I zacząłem szukać, co ja właściwie mogę zrobić. Nie za bardzo wtedy miałem, ani nie miałem znajomych inwestorów, ani przedsiębiorców i siedząc w bibliotece na uniwersytecie, gdzie miałem pisać jakąś tam pracę dyplomową, poszedłem do działu ekonomia, bo stwierdziłem, dobra, no chcę się coś dowiedzieć o inwestowaniu, o kasie, pójdę do działu ekonomia i to zupełnie przez przypadek wpadła mi w ręce książka Donalda Trumpa. Tak, dla widzów przypomnę, że tak kiedyś wyglądał internet, szło się do biblioteki i się czytało. Tak. Nie było tyle materiałów i nie było finansowego prepersa. Dokładnie, nie było finansowego prepersa, nie było wszystkich znanych nazwisk od nieruchomości, które teraz są bardzo, bardzo aktywne w internecie. Jedyne, co wtedy pamiętam na YouTubie, co było biznesowego, to był taki filmik Briana Tracy'ego, jak pod krawatem w biurze opowiadał o tym, że można sobie tam życie poukładać inaczej. Był Tony Robbins i dopiero jak tego Trumpa przeczytałem, to gdzieś przez Trumpa trafiłem na Kiyosakiego, że też coś takiego jest, ale tego było bardzo mało tak naprawdę. Więc tu gdzieś się zaczęła ta moja przygoda, że po prostu chciałem uzyskać tą, można powiedzieć, niezależność od klasycznej kariery takiej korporacyjnej czy etatowej, niezależność od systemu emerytalnego też polskiego. No i się okazało, że nieruchomości są najwyraźniej chyba najlepszą do tego drogą i wybrałem sobie też zawód akurat jeszcze na kilka lat taki, który wierzyłem, że da mi background biznesowy dobry, bo poszedłem pracować do doradztwa podatkowego, więc w podatkach dosyć dużo o biznesie można się dowiedzieć, bo wszystko jest opodatkowane, każdy ruch w lewo czy w prawo, no to wszystkie transakcje i różne rodzaje biznesów analizowaliśmy pod kątem podatkowym. Okazało się, że bardzo dużo klientów to są inwestorzy w nieruchomości, deweloperzy, więc dużo się też dowiedziałem na temat inwestowania w nieruchomości, pracując w kancelarii i prawdę mówiąc zauważyłem, że Kiyosaki
sporo racji ma, że to, co może nie działa do końca w Polsce, te hipoteki inaczej działają, inaczej cię bank może zwindykować, ale ludzie, którzy kupili nieruchomości za kredyty w dobrym momencie, ileś lat temu, przychodzili do kancelarii po doradztwo podatkowe z tematem sprzedaży jakichś wielomilionowych inwestycji, na które się składały tak naprawdę nieduże rzeczy, jakieś nieduże pawilony handlowe, jakieś takie nawet nie z Rossmanem, tylko takie mniejsze, były takie typu czerwona torebka, coś takiego. Ludzie gdzieś tam budowali po małych miejscowościach z blachy falistej takie rzeczy za jakieś śmieszne pieniądze, a po kilkunastu latach, po spłacie już kredytu całego inwestycyjnego na to, to było warte grube miliony złotych, więc zobaczyłem, że faktycznie warto gdzieś tą ścieżką pójść. No i później były te podnajmy, o których już wspomniałem, po godzinach, później kupowanie własnych nieruchomości, no i też pomaganie innym. Okej, ten rynek nieruchomości przez rzeczy związane z sytuacją pandemiczną się trochę zachwiał. Wszyscy przewidywali, że będziemy mieli spadek, że będzie dużo firm bankrutowało. Wydaje mi się, że na nieruchomościach trwa w najlepsze hossa. Czy jesteś w stanie coś zaestymować? Z estymowaniem, to jest właśnie ciekawe pytanie, na które czekałem, bo tutaj zawsze się trochę śmieję z tego. Ja jakoś chyba ze 2 czy 3 miesiące przed ogłoszeniem Polskiego Ładu nagrałem takie wideo u siebie na vlogu, że nie będę się wypowiadał na temat estymacji na rynku nieruchomości, bo nie jestem ekspertem. Niektórych to zdziwiło, bo od już chyba 5 czy 6 lat wypowiadam się, powiedzmy, jako ekspert od inwestowania w nieruchomości, prowadzę bloga, prowadzę kanał na YouTubie, a nagle mówię, że nie jestem ekspertem. Chodziło o to, że Nassim Taleb w Czarnym Łabędziu świetnie napisał o tym, w jakich dziedzinach możesz być ekspertem, w jakich nie. I generalnie, o ile możesz być ekspertem na przykład w rachunkowości przedsiębiorstw, wiedzieć jak to policzyć, ile to przedsiębiorstwo jest warte, wycenić i tak dalej, o tyle nie da się być ekspertem w przewidywaniu przyszłych zysków tego przedsiębiorstwa, czy w przewidywaniu, co się z tym rynkiem stanie, bo nie da się być ekspertem odnośnie przewidywania przyszłości. Nassim Taleb mówi, że tacy ludzie są na równi z wróżbitami i tego typu zawodami. Ja generalnie też mam takie podejście. Wiem, jak zrobić dobrą nieruchomość tu i teraz, kupić poniżej ceny rynkowej, dobrze wynająć, czy nagle jakaś kolejna pandemia wybuchnie i tym razem akurat zniszczy rynek nieruchomości, tego nie jestem w stanie przewidzieć. Tak jak wszyscy na początku pandemii przewidywali, że to już na pewno zniszczy rynek nieruchomości, okazało się, że ceny nieruchomości idą ciągle tylko w górę. Chociaż ja nie twierdzę, że tak będzie zawsze, bo jest, jak powiedział Jesse Livermore 100 lat temu, taki legendarny spekulant giełdowy, może się wydarzyć 100 tysięcy różnych rzeczy, ale nie mam pojęcia, która się naprawdę wydarzy. Więc mogą na przykład radykalnie podnieść stopy procentowe i może się okazać, że z jednej strony ludzie się dostaną zadyszki, ci, którzy mają kredyty, będą sprzedawali, zwiększy się podaż mieszkań i przez to ceny zaczną spadać. Z drugiej strony ludzie, którzy mają gotówkę, stwierdzą, że jak są wysokie stopy, to może lepiej sobie nawet lokatę w banku założyć, niż kupić mieszkanie i zmniejszy się popyt na te mieszkania, więc ceny mogą spadać, ale czy to się wydarzy, czy nie, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że w sytuacji, która jest taka, że największymi kredytobiorcami są państwa, są duże korporacje, wszyscy są zalewarowani i nikomu się nie za bardzo opłaca zwiększać koszty obsługi tego długu, no, nie wydaje mi się, że rządzący będą zmierzali ku temu, żeby te stopy jakoś bardzo podnosić, co nie znaczy, że trochę ich nie podniosą, żeby wyhamować inflację. Przypomniała mi się sytuacja, mam znajomych za wschodnią granicą, oni kupowali kiedyś nieruchomości, bo jakby uważali to za dobrą inwestycję. Niestety wujek Putin się mocno rozpędził i teraz nawet jakby chcieli je sprzedać, to są grosze. Ale jakby kończąc już nasz odcinek, zanim zaproszę widzów do Ciebie na kanał, na bloga, złota myśl dla naszych finansowych prepersów, zgodnie z tradycją, kamera jest Twoja. To, co na koniec chciałbym Wam powiedzieć, to chyba przytoczę takie dwa cytaty, które dla mnie są wyznacznikiem tego, co jest inwestycją, a co jest spekulacją. I to nie znaczy, że jedno jest lepsze, drugie gorsze,
tylko warto wybrać swoją drogę. Właśnie wspomniany Jesse Livermore, legendarny spekulant giełdowy, powiedział już 100 lat temu, że rolą spekulanta nie jest długoterminowe tworzenie sobie stabilnego dochodu i nie jest jego rolą inwestowanie, tylko jest jego rolą kupienie czegokolwiek i zarobienie na wzroście tej jednej rzeczy. I to są flipy w nieruchomościach. Jeżeli chcesz w krótkim terminie zarabiać fajną kasę, ale poświęcać swój czas spekulować, na rynku nieruchomości wybierz flipy. Jeżeli chcesz zarabiać pieniądze gdzie indziej i reinwestować je w nieruchomości, żeby sobie stworzyć stabilny, długoterminowy dochód pasywny, a w długiej perspektywie też duży majątek, to tutaj inny cytat z Bena Grahama, który był nauczycielem Warrena Buffetta, napisał taką fajną książkę Inteligentny inwestor. I on z kolei napisał, że inwestor to nie spekulant. Rolą inwestora jest wybór bezpiecznej, pewnej, stabilnej inwestycji, która będzie przynosiła stabilny, najlepiej comiesięczny dochód. Więc taka jest różnica między spekulantem a inwestorem. Oba światy są fajne, z obu światów czerpię. Też robiłem w swoim życiu flipy, robię flipy, natomiast takim głównym biznesem, który gdzieś tam jest najbliżej mojego serca, to są te mieszkania na wynajem, które dają, jeśli są dobrze zrobione, naprawdę pasywny przychód. Jeżeli macie jakiegoś znajomego, który chce akurat wynająć nieruchomość, podeślijcie mu ten filmik, żeby nie popełnił takich błędów jak my. Dajcie łapkę w górę, zapiszcie się na grupę na Facebooku, zasubskrybujcie kanał i zapraszam, link będzie w opisie, do Wojtka. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć. Dziękuję bardzo. Cześć.